Było to w czasach, kiedy po ziemi chodziło więcej osób wierzących w ludowe bajania. Ta historia przypada na moment, kiedy chaty pokrywał gąd, a żaden rolnik jeszcze wtedy nie wierzył, że konia, jarzmo i homonto zastąpi kiedykolwiek maszyna. Był to moment w historii, gdzie nic się nie działo. Chociaż ciężko to sobie wyobrazić, że pędzący na złamanie karku ogier pożądania i wielkiej gry mocarstw kiedykolwiek zwalniał. To dla zwykłego człowieka, przejmującego się najdalej końcem horyzontu, zza którego wschodzi i zachodzi słońce. Historia powoli ciągnęła pług społeczeństwa wleczącego się obok pędzących rydwanów potężnej nacji. Cały szum i podszept strachu o nadchodzącym milenium jakby mijał lasy i łąki. Trawa i drzewa rosną, żółkną jesienią, zachodzą rosą o poranku, trwają w wiecznym cyklu powtarzających się procesów. Te naturalne bariery będące w opozycji do świata otuliły niewielkie siedliska i tylko drogi prowadzące z i do miast i miasteczek sprawiały, że małe społeczności nie zapomniały, kim są. Ruch na drogach łączący je był miejscem wymiany, targiem ludzkich historii i przeżyć między potrzebującymi czasem egzotycznych towarów i usług farmerów, a skupującymi ciszę i powietrze wolne od zapachu ulicy, dymu i ciasnych przestrzeni. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak bajania ludowe. Każdy, od szukającego weny poety do swego dzieła życia, po zakochanego po uszy w empiryzmie i dowodach naukowych sceptyka, nadstawiał ucha, aby tylko posłuchać bajań babki czy starca o dawnych dniach. Kiedy ziemia była jeszcze bardziej zielona, lasy gęstsze i pełne dziwów, które artyście i uczonemu stawiały włosy dęba. Były to dziwne dni, o których niewielu zapewne wspomni. Ci, którzy znali te wydarzenia, od dawna nie żyją, a ci, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę, wyciągnęli już ją z i tak zafałszowanych przekazów ustnych. Historia ta ma swój początek, jeśli wierzyć tym przekazom, w połowie XVIII wieku w Newton, mieścinie zbudowanej jeszcze w XVI milenium. Przetrwała ona wielkie wydarzenie na uboczu całego świata. Mówią, że zbudowali ją emigranci. Opowiada się o Francuzach, Anglikach, było też kilku Niemców i Polaków. Nie ma sposobu, aby uczynić tę opowieść jednoznaczną, gdyż z mijającymi pokoleniami separacja kulturowa poszła do lamusa. Moment, w którym pierwsze wzmianki o legendzie zaczęły się pojawiać, przypadł na czwarte pokolenie. Mówiono, że w lasach było trudno o zwierzynę, spłacała to jednak płodna ziemia i bogate w ryby rzeki oraz stawy. Zaczęło się od starego Rika, znanego we wszystkich okolicznych spelunach jako pijaka i degenerata, a przy okazji lubiącego porządnie kogoś zlać. Straszny to był typ, nie bał się pukać do chat zwykłych ludzi i wyciągać na rundkę każdego, kto mu otworzył. Pewnej nocy sąsiedzi zrobili mu okrutny dowcip. Kiedy zapukał do wieżei Smithów, na rundkę wyszła połowa wściekłego i mściwego sąsiedztwa. To, co zostało ze starego alkoholika, zakopano na wzgórzu za wsią. To w pewien sposób uformowało tradycję, która w wielkim świecie jest zwykłym konwenansem, a w Newton znaczy nieco więcej. Zwykłe zapytanie, kto tam, zyskało w tej miejscowości znaczenie zaklęcia mającego uchronić domowników przed gniewnym duchem złego alkoholika. Patrzenie w Judasza oraz wychylanie się przez okno, aby tylko się upewnić, czy to jest ta osoba, za którą się podaje. Nadmierna ostrożność w normalnych kręgach by była brana za nieuprzejmość. W Newton stała się normą. Łąki na południe od Sunset Creek leżą odłogiem. Tam pług nigdy nie ugryzł ziemi od wielu lat. Znajdujące się w ratuszu dokumenty nadawały własność na ten skrawek ziemi do niejakiego Johnsona. Jedyny Johnson, znajdujący się w miejscowości, prowadził karczmę oraz zajazd, w której stołowali się przejezdni. Ręczył, że nigdy nie nabywał skrawka przy Sunset Creek. Nikt nie chciał tej ziemi.
Wysoka trawa przejmowała niepokojąco ciemny odcień zieleni, a zwierzęta, które kręciły się przy granicy lasu, szerokim łukiem omijały łąkę. Nikt, nawet najmądrzejsi w Newton, nie umieli wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Nawet członkowie Towarzystwa Naukowego z NATAM wraz z laboratorium w Gree oraz poradami zawartymi w najgrubszych z tomów nie potrafili wytłumaczyć fenomenu łąki przy Sunset Creek. Jedynie Arthur Hill jeszcze w latach 50. dywagował o podziemnych źródłach siarki albo innego gazu, które mogą podtruwać trawę i odstraszać zwierzynę. Była to jednak tylko teoria, z potwierdzeniem której sam Hill niezbyt się spieszył. Wskazywał jedynie na wiszącą porankami oraz upalnymi wieczorami gęstą i żółtą mgłę. Ludzie jednak jak to ludzie. Usłyszeli siarka, widzieli fenomen, którego nie potrafią wytłumaczyć logicznie, sięgnęli więc do bajań. Uznano, że to diabeł co rano kąpie się w zatoczce po całonocnym balowaniu na wiedźmich zborach, orgiach i sabatach. Jedyne, co zostaje po jego kąpieli, to siarkowy osad w ziemi, który rozchodzi się i zatruwa pola oraz łąki wokół niewielkiego zbiornika wodnego. Tylko amatorscy malarze się radowali z takiego stanu rzeczy. Jak to mawiał dr Arthur, im tylko landszafty w głowie. W miasteczku był antykwariat, traktowany przez elitę miejscowości za swoisty wyznacznik klasy i poziomu. W pewien sposób, wraz z karczmą i urzędem poczty, wzbudziło to w mieszkańcach miejscowości przekonanie o własnej wyższości ponad inne wioski. Antykwariat prowadził James Hinn. Sylwetka tak charakterystyczna, że można by było na podstawie jego życia spisać kilka niezłych książek, a i tak by pozostało wiele niedopowiedzeń. Nie pochodził z miasteczka, przybył do niego wraz z całym dobytkiem, który zdobył na całym świecie. Miał kukiełki bunraku, malowane lale z porcelany, brzydkie, przeszywane pacyny wudu, rzeźby z kości słoniowej, świecące się kamyki, szlifowane szkiełka, bursztyny z zapieczętowanymi owadami. Pod sufitem wisiały dzwonki, łapacze snów, a wystawę zajmowały maski. Kolekcja obejmowała cały glob, od masek plemion, które uchowały się w głębokich dżunglach Ameryki Łacińskiej, przez podarowane i zrabowane na dzikich plemionach kanibali z przepastnej sawanny, po przepiękne maski kabuki, kyogen i no. Mógł pokazać kolekcję broni od włóczni obłożonych lwią skórą po ciężkie katany nodachi i karabelki należące do znamienitych rodów z dawnej Rzeczypospolitej. Każdy przedmiot w jego przepastnej kolekcji miał historię i gdyby tylko miał usta, opowiedziałby długą opowieść pełną skrajnych emocji i wrażeń. Nikt nie pamięta, jak długo antykwariat istniał. Pamięć o nim się zacierała, a mimo, że do Jamesa rzadko zachodziło się po jakieś dobra, to i on tak trwał. Czasem zajeżdżały do niego persony, będące daleko pozycją, rozumem i pochodzeniem od lokalnych elit i wymieniały się z Chinem za jego własności. Mimo wszystko, pokolenia rodziły się, rosły i przemijały, a Chin oraz jego antykwariat nadal trwali. To się wydarzyło letniej nocy, jak ich wiele. Zawieszona w czasie i przestrzeni podczas żniw. Nikomu się nie chciało odwiedzać karczmy. Ludzie odłogiem walili się po pracowitym dniu na barłogu i śnili o końcu zbiorów. Potem przerwa i orka. A potem byle do żniw. Tak więc tylko w jednym budynku w całym miasteczku w oknach pełgały światełka, a zza drzwi wychodziły przyciszone głosy. Czaj lał się strumieniami z samowaru zdobytego w samym Piotrogrodzie. Arthur Hill i James Hinn siedzieli na bogato zdobionych krzesełkach wykonanych z mahoniu w aksamitnej podbitce i rżnęli w remika opiłowane kły mieszkańców sawan, gdzie słońce piecze i wysusza skórę. Tak spędzali leniwe wieczory, czekali jednak na gościa, który miał się u nich zjawić tą późną porą. Dlatego gra toczyła się powoli i nie dostarczała zbyt wielu emocji, w rytmie cichego Rolls-Royce. W pewnej chwili lekarz i antykwariusz byli przekonani, że kantorkiem buja powoli,
a gdzieś tam szumi morze i skrzeczą mewy. Kiedy w filiżankach ostały się jeno fusy, jakby na zawołanie ktoś zastukał w skobel. Antykwariusz wpuścił gościa. Witam szanownego właściciela oraz jego zacnego gościa. Rzuciła na wejściu sylwetka w trawiasto-zielonej marynarce i szarych spodniach w kratę. A i my witamy. Lekarz wstał od stołu i podstawił krzesło. James w milczeniu przycisnął rękę najmłodszego z trójki i wskazał mu jego przyszłe miejsce. Pan się nazywa? Chamber, Robert Chamber, panie Hill. Skinął powitalnie lekarzowi. Dziękuję za zaproszenie, panie Hill. Porzućmy konwenanse. Antykwariusz skłonił się krótko. Jestem James, a to Arthur. Czego sobie pan życzy? Kawy, herbaty, sake, rumu, śliwowicy? W takim razie w imię spotkania poproszę sake. Świetny wybór. Hill zaczął rozlewać napój z nieco zakurzonej butelki. Więc Bob, mogę mówić ci Bob? Nie widzę problemu. Zajął miejsce i sięgnął do skórzanej teki, z którą wszedł. Zawiesił wzrok na antykwariuszu. Przepraszam, ale nie chcę udawać, że nie widzę pewnej rzeczy. Dlaczego nosi pan maskę? No cóż, jego mechaniczny i zduszony głos umocnił się. Chyba historia tej maski będzie najlepszym pierwszym punktem. Widzi pan, jest to pamiątka z wojny Boshin, radykalni stronnicy szogunatu. Pozwolę sobie powiedzieć, że w całym świecie, który zwiedziłem, to Azja najbardziej mnie zaskoczyła poziomem gościnności swoich lochów. Wydał dziwny dźwięk, który wydawał się niewyraźnym kaszlem. Po tym było słychać westchnienie. Chyba czytelnicy nie chcą znać parszywych praktyk strasznych samurajów zamieszkujących te wyspy. Właśnie, podchwycił Hill, patrząc na gablotę zajmowaną przez otwarty klaser z australijskimi okazami pająków. Jaka historia cię najbardziej interesuje? Bo my trochę ich mamy, a nie chcemy zanudzić twojej osoby na śmierć tymi opowiestkami. Szczerze? Na stole wylądował cieniutki notatnik w oprawie z wytartej skóry. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego, gdyż już w gry, a nawet w poł, słyszałem o lekarzu i sprzedawcy masek. Jednak z nawyku nie daję zawierzenia plotkom, które mogę z łatwością podważyć. Sami ich nie negujecie. Dlaczego? To poniekąd proste. Arthur sięgnął w głąb marynarki i wyciągnął ciemne pudełeczko. Spójrz proszę na to z perspektywy zwykłego chłopa. Wepchnął do ust fajkę, a James podał mu woreczek z tytoniem. Mijasz codziennie taki sklep pełen dziwactw, w którym stoi za ladą osoba o aparycji mojego przyjaciela. Prawda jest taka, że mieliśmy wiele przygód, niewiele z nich było wesołych, godnych największych awanturników. Każda plotka, mimo że fałszywa w jakiś pokrętny sposób, jest powiązana z prawdą. Tutaj tą bazą jest fakt, że większość towaru na stanie to łupy i zdobycze wojenne, wyniki grabieży i zwykłego rabunku. Jest jednak za co pić. W wysokim narzędziu należącym do Chin znalazła się niewielka drewniana rurka, którą przeprowadził pod ciemną drewnianą maską i licznymi bandażami będącymi pod nią. A jeżeli to tym mowa? Doktor sięgnął po swoje naczynie. Wypijmy za to spotkanie. Wychylili w ciszy. Konował westchnął. A teraz do meritum. O czym chcesz posłuchać, Bob? Kogo historia ma otworzyć na to spotkanie? Chin zasiadł przy stole, bawiąc się ze szklanką, w której było jeszcze trochę bursztynowej cieczy. Ponoć... Zaczął niezręcznie młodzieniec. Brał pan udział w bitwie o Buffalo, tak? Bitwie. Mruknął cicho i spojrzał na wiszący na centralnej ścianie poszarpany kapelusz, w którym wciąż znajdowały się dwie ładownice. Naboje przytroczone do pasa pod rondem błyszczały tak samo, jak nieco przyciemnione szkła Jamesa. W Buffalo nigdy nie doszło do żadnej bitwy. Buffalo, 1858 rok. Od czego zacząć tę historię, he? Może od najważniejszych informacji. Miasteczko Buffalo zostało wybudowane w 1845 roku w wyniku odkrycia żył złota w kanionie Devil's Horn. Miasteczko błyskawicznie zaczęło się rozrastać. Tłumnie zjeżdżali się inwestorzy i ludzie szukający szczęścia. Nie było to najłatwiejsze.
kanion był miejscem kultu dla plemienia ostrych szponów i czerwonych koni. Oczywistą strategią dla czerwonoskórych była wojna partyzancka. Prowadzili więc podjazd na karawany starające przebić się do miasteczka i zasadzali się na samotnych jeźdźców. Do Buffalo sprowadziły mnie osobiste pobudki, które nie są powiązane z tą historią. Droga do miasteczka była usiana pułapkami. Dni jazdy były gorące i znojne, a noce schodziły mi na ciągłym nasłuchiwaniu za skradającymi się dzikusami. Moje zapasy skończyły się 2 dni przed dotarciem do celu. To tylko wzmagało podsycane słońcem urojenia. Do mieściny dotarłem więc na skraju wytrzymałości. Jednakże w związku z tą sprawą, z którą tam się udałem, zostałem przyjęty przez moich przyjaciół. Mój pobyt w Buffalo nie byłby tak długi. Właściwie chciałem opuścić miasteczko już kolejnego wieczora, aby pod osłoną nocy przemknąć się przez posterunki Indian, ale mój plan został brutalnie wybity z głowy przez wydarzenia popołudnia z dnia 27 lipca 1858 roku. Najpierw usłyszeliśmy huk, jakby grzmot i lawina przekomarzały się, które z nich jest donośniejsze, a nad kanionem uniósł się pomarańczowo-szary opar. Następnie zapanował spokój i każdy wrócił do swoich spraw. Ot co, górnicy coś wysadzili w kanionie w czasie pracy i tyle. Do miasta przybiegł jeden z wydobywców. Strach dodał mu skrzydeł, gdyż normalnie człowiek nie byłby w stanie biec, krwawiąc z tak wielu ran. Miał związane ręce, a na gołej piersi miał naszyjnik ze skalpów. Na środku za to wisiał język, jego własny. Wpadł do kościoła, który znajdował się w prostej linii od kanionu i padł twarzą przed ołtarzem, skomląc cicho. Uderzał przy tym w posadzkę świątyni i kapłan siłą go oderwał od modlitwy, aby chociaż podjąć próbę pomocy. Na darmo. Ostatnią spowiedź prawdopodobnie złożył samemu świętemu Piotrowi, a nam? Cóż, zwalił nie lada problem na głowy. Widzisz, że ktoś tak skatowany przychodzi z obszarów, które z dziada pradziada należały do nieposkromionych tubylców. W przeciwieństwie do nas, oni nie wiedzieli, co to strach. Wyzbyli się go przez lata chorej parodii koegzystencji tuż obok nas. Postanowili więc wydobyć z nas nasze najgorsze instynkty, które ukrywaliśmy za fasadą cywilizacji. Najprościej im było osiągnąć strach i panikę. Wielu zamknęło się w swoich mieszkaniach i zaczęło panikować. Szeryf puścił gońca, który miał nawet za cenę własnego życia, dotrzeć do fortu Marshall i wezwać pomoc. Deklaracja wojny ze strony szponów i koni była oczywista. W kopalni pracowała większa część mężczyzn z Buffalo. Noc nie przyniosła odpoczynku, a kolejne ataki ze strony naszych wrogów. Przez noc słyszeliśmy wycie kojotów oraz nieskładne pieśni wojenne. Ze wszystkich stron horyzontu majaczyła żółta waruna, a księżyc będący w pełni przebijał się wraz z dźwiękiem przez cienkie ściany do pokojów dziatwy, przerażając je jeszcze bardziej. Kilku mówiło, że tej nocy słyszało jakby psie rzężenie. Ktoś przebąkiwał, że w cieniach czaiły się jakieś kształty. Próbował im się przyjrzeć, naprowadzić na nie światło. Te jednak rozpływały się błyskawicznie. Ranek nie przyniósł ukojenia. Prawdopodobnie nikt nie zaznał wtedy snu. Posępne pieśni i przerażające zaklęcia szamanów połączone z dziwną aurą bijącą od samej luny. Nawet próbując utrzymać pozory normalnego życia, okazało się to niemożliwym. Dzień przyniósł gorąc i nikt nie chciał wychodzić z czterech ścian. Słychać było tylko łopatę grabarza i ciche modlitwy klechy nad sprofanowanym nieborakiem. Potem zaszedł do biura szeryfa, gdzie zresztą siedziałem ja i kilku podróżnych, którzy potrafili dzierżyć broń. Nie mogli uciec z miasteczka, skoro wróg był tak blisko. Zdecydowano jedynie puścić kolejnych 2 gońców przez mniej uczęszczane drogi i przezbroić pozostałych ludzi. Zaczęto też planować budowanie umocnień i nastawić się na racjonowanie jedzenia. Na tyle, ile umieliśmy, zaczęliśmy szykować się do obrony fizycznej.
O ile w dzień można było pracować, a nocą wyznaczać patrole. Tak nikt nie wiedział, jak zwalczyć wycie i przeklęte inkantacje dzikusów. Ba, jedni mówili, aby zrobić konny wypad i poczęstować czerwony diabły ołowiem. Jednak zwolenników takiej inicjatywy było niewielu. W odległości wielu jardów dookoła wioski nie było nawet dostatecznie wysokiego kamienia, aby się za nim skryć. Te kilkaset jardów wydawało się piekłem w tamtej chwili. Wypad musiałby skończyć się krytycznym sukcesem, aby jego koszty się zwróciły. A ostre szpony oraz czerwone konie na pewno spodziewały się jakichś działań z naszej strony. Zaproponowałem na to, aby wykonać zwiad i chociaż mogło to kosztować życie 8 osób, to przynajmniej byśmy wiedzieli, z jak wielkim zagrożeniem mamy do czynienia. W końcu mógł to być fortel, sposób na bardzo wyrafinowaną wojnę psychologiczną. Metoda na zniszczenie obrońców za pomocą dymu i luster. Przytaknięto tej metodzie i wyznaczono dwójki w postaci jeden mieszkaniec, jeden rewolwerowiec. Następnie szukano metody na walkę z nocnymi fenomenami. Ktoś zaproponował, aby pić przed snem, ale odrzucono to. Alkohol byłby oznaką desperacji i deklaracją poddania się. W końcu lepiej zapić smutki i trwogi, niż stawić im czoła. Noc jednak przerażała każdego. Jeśli te przyszłe miały być jak ta jedna, to dobrowolne narażanie zmysłów było większym szaleństwem niż jego ekspozycja na bodźce generowane przez oblegających. Pastor Gabriel Jess właśnie wtedy się włączył i zaproponował swoje rozwiązanie. Powiedział, że będzie chodził nocą po mieście i czytał głośno Biblię. Przyjęliśmy jego rozwiązania nie dlatego, że wierzyliśmy w boską opatrzność, a dlatego, że chodzący pośród dziwnej nocy klecha zagłuszałby dźwięki będące dziełem dzikusów. O dziwo, ten manewr zadziałał. Noce stały się znośniejsze, kiedy głos świętobliwego nosił się między budynkami. Światło księżyca nie było tak strasznym, a skowyty, wojenne bębny oraz pomruki zlały się w jedno z kolejnymi wersetami świętej księgi. Rozdaliśmy zadania większości szarych i obojętnych dla tej historii osób. W biurze szeryfa zostałem ja, stróż prawa oraz Red Eye. Richard A. Eye, zwany również Red Eye. Nie było i nie będzie lepszego strzelca wyborowego na południu i nie będzie większego potwora niż on. Oczywiście na Starym Zachodzie. Dokonał masakry na plemionach białych byków, bawolich serc, złamanej gałęzi w czasie wielkiej ekspansji. Gdziekolwiek by się nie zjawił, grabarz mógł się dorobić, a sępy najeść dosyta. Nikt nigdy nie widział go podróżującego konno, dlatego też uformowała się plotka, że podróżuje wraz z burzami piaskowymi. Miał być przeklęty i żadne zwierzę nie chciało się do niego zbliżyć i nikt nie chciałby mu pomóc w podróży przez pustkowia. Miał nigdy nie zaznać cienia ani wody, tylko żar i skwar lejące się z nieba i suchy piach. Może i był poszukiwany, raczej martwy, ale w tamtej chwili potrzebowaliśmy go. Dlatego też był poza celą i w pełni uzbrojony. Po tym jak każdy wyszedł, została nasza trójka, łącznie z szeryfem. Górnicy od dawna skarżyli się na to, iż Indianie przemykali się w wąskich przesmykach i wąwozach, obserwując ich pracę. Najczęściej pijącymi w salonie byli też kopacze. Skarżyli się od dawna na dziwne dźwięki i niepokojącą atmosferę w mrocznych tunelach. To mogła być wina zwykłej klaustrofobii albo ogólnego znoju, jakim było rycie w tak nieprzychylnych warunkach. Każdy z nich izolował się od reszty mieszkańców wioski tylko między sobą prowadząc jakąkolwiek interakcję. Wiedzieli coś, ale ta wiedza spoczywała wraz z ich zmiażdżonymi ciałami głęboko pod ziemią. Mimo wszystko, dzikusy nadal tam siedziały. Nie tylko dlatego, że kanion był jedną z dróg ucieczki, również tam rozpoczęli prawdopodobnie swój atak, który zakończył się wybuchem. Nikt nie chciałby się tam nawet wybrać, o sprawdzeniu okolic kopalni albo starciu z plemionami, nawet nie wspominając. Dlatego właśnie zostaliśmy panu szeryfowi tylko ja i Red Eye.
Przez kanion można było się przemieszczać na wiele sposobów. Miał on wiele odnóg, przejść po mniejszych jaskiń i komór. Oczywiście ryzyko porażki było ogromne. Musieliśmy dostać się do samego serca gniazda czerwonoskórych szerszeni, na terenie, który znali i potrafili na nim walczyć. Mogliśmy nawet nie zauważyć, kiedy nas wykryli i zbliżyć się na tyle, że nie byłoby już dla nas odwrotu. Jeśli jednak udałoby nam się przeprowadzić zwiad, a nawet dokonać sabotażu i uwięzić dzikusów pod zwałami skał. W kanionie było kilka magazynów. Wystarczyło do kilku strategicznych miejsc dostarczyć kilka diabelskich cygar i rozwalić wszystko. Diabelskie cygara to była taka mieszanka prochu i papieru nasączonego gliceryną. To wszystko ładnie połączone lątem. Zapasy tego były spore, bo łatwo było to zrobić, ale jakoś nigdzie poza Buffalo się to nie spopularyzowało. Nobel przebił ich całkowicie, bezpieczniej było to przechowywać i zręczniejszy ten dynamit. Cygara były niestabilne, trzeba było być z nimi ostrożnym. I tak jakby, chyba dynamit jest po prostu bezpieczniejszy. Wyjechaliśmy, kiedy słońce zaczęło się chować, a świętobliwy mąż zaczął czytać pierwsze słowa Księgi Rodzaju. Właściwie wyszliśmy. Konie płoszyły się na widok Redaya, a mój był zbyt padnięty po wyczerpującej podróży, aby nadawać się do jazdy albo chociaż zaprzęgnięcia go w wóz. Ostatecznie droga, która nas dzieliła od kanionu pod osłoną księżyca i gwiazd, była krótka. Gorzej, że jego jasne i zimne światło łatwo by nas wydało w polu. No, ale siedzimy tutaj i gadamy teraz, więc udało nam się jakoś tam dostać. Ciężko mi opowiedzieć coś ciekawego o jaskiniach i komorach, przez które się przeciskaliśmy. Były duszne, ciemne i ciasne. Fakt, że musieliśmy przemykać się w absolutnej ciszy, nadawał naszej wędrówce dodatkowego mozołu. Światło zapalaliśmy bardzo rzadko, tylko aby się zorientować, gdzie jesteśmy i skąd wieje wiatr. W tych krótkich momentach płomyk oświetlał ściany pełne prostych malunków. Pamiętam każdy z nich. W małych pokoikach, do których ledwo się wgramoliliśmy, było pełno obrazków przedstawiających życie ostrych szponów i czerwonych koni. Były więc polowania, zbiory, przędzenie, budowanie namiotów i obrządki religijne. Te ostatnie najpewniej najbardziej wzbudziło twoje zainteresowanie. Jakie to głupie, czyż nie? Grupa półnagich ludzi tańczy w rytm bębnów i pomruków do drewnianej statuły. W oparach duszących kadzideł, zwierząt ofiarnych, zlewających się kolorów i narkotycznych wizjach, chcieli zobaczyć swoich bogów, aby im podziękować. Chociaż częściej o coś poprosić. W pewnym momencie dostaliśmy się do szpaleru ukazującego kocioł, gdzie czerwone konie miały swe leże. Niewiele dalej od tego obozowiska znajdował się przesmyk prowadzący do głównego szybu. Przy nim nerwowo uwijała się spora grupa mężczyzn. Grubymi sznurami i ocalałymi narzędziami usuwali zwały skał. W niewielkiej odległości od prac odbywał się kolejny bluźnierczy rytuał. Jedyne, czego jestem pewien w tym całym wydarzeniu? Jak można określić to, co widziałem? Parszywym cudzie? No dobrze, w parszywym cudzie. Czego oni nie robili? Kręcili się w miejscu jak przeklęte beczki, machali rękami, wykonywali leniwe i chaotyczne ruchy w oparach purpurowej mgły. I nawet my z naszego ukrycia ledwo łapaliśmy oddech. Między nimi kręcił się ten tajemniczy cień, który miał przemykać się po całym Buffalo, a oni oddawali się coraz większemu otępieniu i degradacji. Mgła ich otulała, a tańczący wokół totemu szaman co róż dorzucał kolejnych ziół do ogniska. Zawieszone rogi zwierząt, których do teraz nie mogę poznać, malowane dzioby orłów, wilcze pyski i coś jeszcze było. Nie kojarzę. Bez znaczenia. Ci ludzie znikali w oparach, w ciszy. Tak, bębny grały i pomruki trwały, ale ucichły, a nadal jednak jakoś brały udział w całym procesie. Redaj rozpoznał, że to siarka. Mnie też ten ciężki odór po chwili zaleciał i spojrzeliśmy po sobie.
Sięgnął po zapałkę i odpalił ją od lufy swojego karabinu samoróbki. Uwierzysz, Bob? Karabin półautomatyczny przed opatentowaniem go przez Henry'ego albo Winchestera. Może było już coś przed wynalazkiem Red Eye'a, nie wiem. Tylko jego broni zdołałem się przyjrzeć. No, ale nie będę cię nudził technicznymi szczegółami tego, jak Red dokonał połączenia między muszkietem a rewolwerem. Sam zresztą stosowałem przedłużenie lufy. Pokażę ci zresztą go potem. Wracając, rzuciliśmy zapałkę. Nic więcej. Edward Teach sprowadził swoich marynarzy pod pokład i dusił ich siarką, aby poczuć piekło. My rzuciliśmy zapałkę. Tylko tyle nam wystarczało, aby rozpętać piekło, które sobie sporządzili. Widzieliśmy więc w jednej chwili, jak na ich twarzach pojawiło się zdziwienie, zrozumienie i przerażenie. Tam były kobiety i dzieci, wiesz? Mogłem sobie powiedzieć, nawet tobie, że w Buffalo też były kobiety i dzieci, które musieliśmy bronić, że wybraliśmy jakieś mniejsze zło. Że musieliśmy tak zrobić, że było jakieś wyjście, którego nie potrafiliśmy dostrzec. Nie, Bob. Wybraliśmy to, bo w naszym rachunku nie ma mniejszego zła. Nie wycieram sobie krwi z rąk mieszkańcami Buffalo. Zabiliśmy, bo zabijać umiemy. Buffalo w tamtej chwili nie znaczyło nic. Po prostu część historii. My nie pierwszy raz zabijaliśmy ich, oni nie pierwszy raz skalpowali nas. Tak było, jest i będzie. Może fakt, że mówię o tym teraz tak spokojnie i obojętnie cię zniesmacza i wstyd ci jest, że podałeś mi chociaż rękę i pijesz ze mną jak stary znajomy. Ale ja nie żałuję, Bob. Nie wycieram się Buffalo ani byciem kolejnym w historii. To było. Dokonałem masakry w kanionie Devil Horn. Nie żałuję. Jak mogłem powstrzymać Red Eye'a i Red Eye mnie? Zrobiliśmy to mechanicznie, bez żądzy sadyzmu w oczach, bez naiwnej ciekawości czy jakichś emocji. Proch i ołów imał się nas, więc i czarny wieniec śmierci ciągnął się daleko za nami. Byliśmy na ziemi niczyjej po prawdzie. Ile zajęło cywilizowanie Zachodu? Ile były ciągnięte linie telegraficzne, kolejowe? Jak długo ganialiśmy Indian do rezerwatów, a potem i tak robiliśmy drugie łądę tkni? Prawo ziemi, które urządziło bezprawie? Prawem jest refleks i bezwzględność. Mimo wszystko nie szukam nawet w tym wytłumaczeniu swoich działań, bo morderstwo jest złe. Niezależnie czy wierzysz w cokolwiek, czy też nie. Ale nie, nie budzę się z krzykiem co noc. Nie żałuję. Słyszeliśmy krzyki, skowyt. Widzieliśmy szkielety, od których odchodzi mięso. Czołgali się po ziemi, starali zebrać do kupy. Kilku wzięło się na nas z góry, a i na dole paru ocalało. Piekło tam gorzało w najlepsze i wszystko łaskotały jego języki. Wielu uciekło, aby dostarczyć wiadomość do swoich ziomków. Mieli dostarczyć wiadomość, być naszym górnikiem. Poparzeni, śmierdzący siarką i kadzidłami z widocznymi bąblami wraz z wiatrem, który niósł odór palonego ciała i diabelskiej perfumy, wręczali wieść o masakrze w kanionie. Widzieli śmierć swoich sióstr, matek, braci i ojców. Resztki mgły pod cały płomień długo. Zsunęliśmy się ze stanowiska, gdyż wielu Indian dostało się do naszej odnogi jaskini i rzucili się za nami. Przeciskaliśmy się często i zawaliliśmy jakieś przejścia, aby zagłębić się w kolejne. Mieliśmy uproszczoną mapę sieci tuneli, taką, na jaką był w stanie zdobyć się stary sztygar, który tamtego dnia nie pojechał do roboty. Wskazał na to, że nadal wiele przejść jest nieznanych, można tam się łatwo pogubić i stracić rachubę. Mówił, że tam na dole słychać między ścianami szepty, że ktoś tam jest, tylko nigdy nie dokopali się do prawdy. Nikt nie chciał. Mieli duże złota na wyższym poziomie, więc nawet nie rozpoczynali prac w głębszych szybach. Było ciemno. Nie widzieliśmy za dużo, ale też nie chcieliśmy ryzykować zapaleniem kolejnej zapałki albo innego ognia. Nie tylko ze strachu przed odpaleniem kolejnej siarkowej chmury, a też aby po prostu się nie wydać. Przez całą drogę słyszeliśmy ich głosy.
Nie, nie głosy, pomruki i rycie, skowyt. On był częsty. Przez jakiś czas udawaliśmy, że to po prostu wycie wiatru albo wycie dzikich zwierząt jakoś przedarło się tu na dół. No, ale to było kłamstwo, które sobie wmówiliśmy tak, aby nam było lepiej. Oszczędzę tobie, Arturowi i mi opisów łażenia po jaskiniach. Sam je słabo pamiętam, a jedyne co robiliśmy, to przenoszenie się co chwila do innego ciasnego przejścia, zastawienie jakiejś pułapki i ruszenie dalej. W jaskiniach zdziesiątkowaliśmy ich. Obaj sądziliśmy, że to głupie. Po co nas ganiali? Wystarczyło zostawić kogoś przy wyjściach z jaskiń i poczekać, aż szczeźniemy. Oni jednak poszli za nami. Ich zaciętość jednoznacznie wskazywała na to, że w jaskiniach było coś więcej niż tylko zapasy prochu i ładunków. Coś bardzo ważnego. Nie zauważyłem, kiedy zgubiłem Redaya. Przemieszczaliśmy się w kompletnej ciszy, spokojni i skupieni, a jednak nieco zaniepokojeni. Tylko tak trochę. W każdym razie nie zwróciłem uwagi na to, że nierówny chodnik i zjazdy po kamieniach przerodziły się w stopnie. Ściany okryły się błyszczącymi w mroku freskami wykonanymi ze szmaragdu, lazurytu, diamentu i pereł. Mijałem narodziny Wenus, ostatnią wieczerzę, pietę i tyle pięknych dzieł, że w życiu tylu nie widziałem, co na tych 9 klatkach. Dużo z nich było dziwnych. Takie jedno było ciekawe. Mężczyzna siedział plecami do widza w takim barze w pustym mieście. Był tylko on, mężczyzna w białym stroju za ladą i kobieta wraz z jej kochankiem. Nocne marki. Tak to było dzieło podpisane. O dziwo. Nigdy tego dzieła nie znalazłem. Dotarłem na sam dół klatki. Im głębiej było, tym zapach siarki ulegał coraz bardziej chłodnej aurze i tej nicości. Jedynej w swoim rodzaju. Nawet jeśli kiedyś będziesz na skraju śmierci, samotny i otulony przez ten mrok, nigdy nie zbliżysz się do tego stanu, kiedy wtedy zaznałem. Drzwi wymacałem fartem. Były ciężkie, okute żeliwnymi ćwiekami i posiadające kołatkę w kształcie byczego łba. Nie zapukałem. Za drzwiami usłyszałem szczekanie psa, raczej dzikiej hordy ogarów. Wrota zatrzęsły się od napierania bestii na nie. Walnęło tak kilka razy. Odsunąłem się i usłyszałem: spokój, spokój, Cerber, idź do końca, a pana zapraszam. Wieżeje same się rozwarły, a mnie, czy to wiatr, a może po prostu instynkt, pchnęły do środka. Każdy po fakcie jest mądry. Każdy mówi, ja tam bym nie wszedł. To oczywista pułapka. Panie narratorze, jesteś głupcem, skoro tak łatwo dałeś się wprowadzić w kłopoty. A potem tylko narzekają, że nie ma ciekawych historii. Jedynym źródłem światła w pokoju była świeczka ustawiona za biurkiem. Ta jednak płonęła bladym i odpychającym wręcz ogniem, który odbijał się na blacie. Za stołem siedziała postać w białej koszuli i kamizelce. Znaczy, tyle widziałem. Spodnie i buty na pewno miał, no, ale nie dojrzałem ich po prostu, bo siedział. Tak gwoli ścisłości, wracając, twarz pokrywał cień, chociaż włosy były jak mleko. Powiedziałbyś, że w młynie robił, a ja nadal myślę, że to był gwiezdny pył albo popiół. W każdym razie gęste loki, z których biła dziwna aura, zakrywały jego twarz. Widziałem jeszcze tylko błysk z oka. Taki, na którego stać tylko najpodlejszych z podłych, najbardziej zakłamanych z kłamców, najsprytniejszych z przebiegłych i wszystkie negatywne cechy, które można im przypisać. Miał oczy Napoleona. Oczy, jak młody Napoleon, takie miał. Rozmawiałem z nim o rzeczach, których dawno zapomniałem. O prawdach i kłamstwach. Mogły minąć godziny, dni, a może lata, nie wiem. Takiej rozmowy nie stoczyłem i nie przeprowadzę w tym życiu. Wiesz, co mówi się o diable? Że jest szarmancki, przekonujący, nieważne jak twardą wolę masz i jak dobrze potrafisz wyłapać wszelkie kłamstwo.
On i tak wyprowadzi cię w pole. Zna nas. Przecież był z nami od początku. Jednakże, co jeśli powiem ci, że on już nie chce paktów? Że nigdy nie chciał zawierać umów? Nawet największy zarobek, wpływ, nic nie znaczy bez zwycięstwa. To jest ważne dla nas tutaj, ale dla tych na górze i na dole? Na Boga starczy dusz do nieba i do piekła, ale tu nie chodzi o walutę, nigdy nie chodziło. To nie wyścig o to, kto ma większe stado. Jestem diabłem, powiedział. Mam duszę każdego, kto broni Buffalo łącznie z tobą. Myślisz, że jestem bogatszy, bo mam kilku szaleńców z bronią więcej? Będę szczery, James. Nie przedstawiałem mu się. Nienawidzę was od czasów Edenu, a nawet ciut dłużej. Jesteście stratą czasu. Dla mnie nie macie znaczenia. Wartość nadajecie sobie sami. Chcesz mieć karafkę skażonego alkoholu, która nigdy nie ma dna? Proszę cię bardzo i wypij za to, aby moje biologiczne niedoskonałości nie przeszkadzały mi za bardzo w życiu. Przecie tak to działa. Zdrówko, czyż nie? I wiesz, kto postawił między nami piwo? Kot. Ha! A mówią, że tylko Bóg ma takie poczucie humoru. Ha! Przepraszam. Po prostu, jak jeszcze rzucił behemocie i wyprowadź Cerbera na spacer, po sprawdzeniu behemota... Takie długodystansowe żarty, świetne, ale niewielu, w tym ja, potrafi je robić. Wracając, opowiadał, o czym to... A, o wartości. Chcesz mieć sakiewkę, która jest pełna srebra, złota? Chcesz kamień filozoficzny? Chcesz wiedzę całego świata? Chcesz przeżyć życie jeszcze raz? Chcesz w końcu zacząć żyć? Ile to jest warte? Tyle, że Faust za to dałby się poniżyć, ubiczować, oskurować... Poniżyć, wyśmiać, oddać wszystko i wszystkich. Tyle a tyle. Ile a tyle. Ile jest warte szczęście. Ile jest warte to i siamto. Jesteście zabawni w tym nadawaniu wartości, a ja wiem tyle, że zawsze potrafię zrobić tak, że wasze potrzeby są zaspokojone. Dlatego rzuciłem paktowanie i handel. Was, ludzi, łatwo przebić i zawsze myślicie, że oszukacie mnie. James, to samo ja i ty wiemy doskonale, że tak to nie działa. Gorzej z Indianami. No, ale z nimi też robię handel, mimo że z niego zrezygnowałem. Ich praca za moje korzyści. Wiesz, jak mnie widzą? Wtedy znowu zmienił postać. Bez dymu, bez błysku, bez powolnej zmiany. Po prostu. W chwilę nie widziałem człowieka w cieniu, a chudego, popielatego wilka z ogromnym, połamanym w kilku miejscach porożem. Jego pierś owijały pręgowane węże, a z łokci i kolan wylatywały ogromne szerszenie. Przez jakiś czas myślałem, że to była jego porowata skóra w stawach. To były ich gniazda. Oczywiście efekciarstwo. Diabelsko dobre efekciarstwo. Dlatego mnie irytujecie, bo zawsze kończy się na handlu, ale macie hazard, czyli handel w workach i to polubiłem, najbardziej taki o życie wieczne. Czy nie wieczne? Słyszycie, życie i większość z was jeży się jak pies na widok pijanego pana, a reszta zgina kark, bo woli odpukać lanie i skonać. A mimo wszystko stajecie do pojedynków i ruletki, a popęd do grania rośnie wraz z zestawką. A mimo wszystko pod wpływem chwil na rozsądnych mówicie tchórze. Dlatego chcę zagrać o Buffalo. Nie z tobą, James. My sobie możemy tylko w ruletkę pograć. A to raczej nie ma sensu. Jestem mistrzem kantowania. Mam jednak dla ciebie adekwatne zadanie. Widzisz, bez was moje istnienie nie ma sensu. No bo nie zniszczę was, nie udowodnię mu, że mam rację. Z drugiej strony będę z tobą szczery na tyle i na ile uznasz, że mogę, by mówić prawdę. Kwestia wartościowania. Przyjmij jednak, że teraz cię nie oszukuję. Grunt mi się pali pod stopami, a Gabriel ma coś nie do końca mojego. Wtedy wręczył mi list. Nie otworzyłem go i kazał go dostarczyć do pastora. Jak się wydostałem z jaskiń, nie pamiętam. Po prostu wyszedłem z tego osobliwego pokoju i Redaj sam na mnie wpadł. Diabeł postanowił zagrać o Buffalo. Wróciliśmy,
kiedy to Gabriel opowiadał o zburzeniu Sodomy i Gomory. Właściwie to kończył. No świetnie sobie wybrał fragment do chwili. Na horyzoncie zaczęło wychylać się słońce. Zwiadowcy zjeżdżali się za raportami, bladzi jak śmierć, z oczami, które opuściła wszelka nadzieja. A jednak pośród nich znajdowali się obojętni jak zawsze wędrowcy. Najemne spluwy, czy też jakby lepiej ich określić. Najemna śmierć, zwykli bandyci. Tylko ich oczy były niedostępne. Przerażający i pełni szaleństwa, a jednak tacy spokojni. Zanim poszedłem do baru, aby zalać się w trupa, zwróciłem swe kroki w stronę świątyni, w której świętobliwy Gabriel odmawiał poranne nabożeństwo. Przez godzinę siedziałem w ławce, patrząc się na taki obraz z świętym Florianem. Stał on nad takim małym, parszywym kościołem, zasłaniał go swym całym ciałem i polewał wodą z wielkiego dzbanka. Symbolika, wiesz? Może go kiedyś znajdziesz, a może nie. Ja go nigdy więcej nie widziałem, szczerze mówiąc. No cóż, potrzebowałem takiej godzinki na zebranie myśli. Po prostu od tego jest kościół, żeby kontemplować. No i ja sobie posiedziałem i przemyślałem wiele spraw. Przypominam, gadaliśmy ze złym o mnie. Ale to nie jest opowieść o mojej sylwetce. W końcu powstał z pierwszej ławki i zwrócił na mnie uwagę. Usiadł obok mnie i jeszcze przez chwilę razem patrzyliśmy, jak Florian gasi świątynię. Jeździł palcami po cieniutkich stronicach pożółkłej Biblii i oddychał miarowo. W milczeniu podałem mu list z diabelskim wyzwaniem. Długo przeglądał kartkę, kiedy ja patrzyłem na proste odlewy figur Pawła Starsu i świętego Piotra. Pierwszy opierał się ze smutkiem na mieczu, a drugi patrzył z małym uśmiechem w niebo. Paweł tylko dumał. Pozostali złożyli raport szeryfowi wcześniej. Nasz, pomijając segment ze złym, nie wyróżniał się. Totemy, smród siarki, dziwne zachowanie Indian. Jednakże w przeciwieństwie do mnie i Redaja, każdy zaklinał się, iż coś było nie tak z ich cieniami. Jakby nie należały do nich, zmieniały kształty. Jeden nawet przysięgał, że zgubił swój na dłuższy czas. Inni mówili o dziwnych istotach ukrywających się pomiędzy wzgórzami, o setkach czerwonych jak rubiny oczek skrytych pod dużymi głazami i w niewielkich grotach. Konie szalały, parskały i tańcowały w miejscu. To są bardzo mądre zwierzęta i wiedzą, gdy się dzieje coś złego. Oczywiście uciekają, bo są zwierzętami. Mają prawo do strachu takie samo jak my. Ba, te, które nawiązały więź ze swoimi jeźdźcami, potrafią nawet z nimi współpracować. A to, że podążają za instynktem, to część ich natury. Chociaż widziałem w Kanadzie szamana, który miał tak dobrą więź ze swoim wierzchowcem, że nawet z nim gadał. Za to we Francji był raz profesor pijak, który tak dobrze rozumiał się z koniem, że ten dawał mu tylko kostkę cukru, a ten wiózł go całkowicie zarobionego do domu i nawet go nie gubił. Wiem to, bo sam się raz w Yuki podwiązałem do niego, ale to inna historia. Konie wiedziały, kto idzie po buffalo. Może nawet powiedziałyby biednym ludziom, żeby porzucili dobytek i wszelką nadzieję i próbowali przebić się przez kordon czerwonoskórych. Nadszedł więc kolejny dzień. Słońce było wtedy jakby większe, a jego gorąc rozpalał skórę do czerwoności. Skwar przechodził przez budynki i przedzierał się przez cienie. Gdziekolwiek by się nie usiadło, aby zaznać chociaż odrobinę chłodu, było to niemożliwym. Naturalnie ludzie szli do studni. Jej zawsze ktoś pilnował, szczególnie w czasie oblężenia wioski. Praktyka partyzancka nie jest znana od dziś i atak na jedyne źródło wody jest wręcz podstawą w takiej sytuacji. Strażnicy nie mogli uwierzyć, kiedy to z pompy popłynęła ciemnoczerwona ciecz. Spodziewałeś się krwi, prawda? O dziwo nie. Pachniało jak wino, ale smaku nie miało. Można było to pić i pić, a i tak pragnienie nigdy by nie zostało zaspokojone. Tak mówiono, ja za to niczym wzorowe dziecko ziemi trzymałem się z daleka od czegoś,
czego nie mogę wyjaśnić. Kilku piło, prawda, ale to nie miało sensu. Zapasów wody spoza studni zostało na tydzień. Góra dwa, przy naprawdę ścisłym racjonowaniu. Tak swoją drogą, dolewkę? Nie? W porządku. Przez cały dzień wszyscy słyszeliśmy syczenie. Jakbyś był kiedyś na pustyni, to postój tam chwilę. Musisz być sam, wtedy to umocni efekt. Usłyszysz to, ręczę. Ten dźwięk był chyba kulturą gorszą od suszy. Nie pozwalał się oderwać od rzeczywistości, zapomnieć chociaż na moment o tej sytuacji. Po prostu odświeżyć umysł, aby móc walczyć dalej. To jest niezbędne. Musisz pamiętać, po co trzymasz broń, aby nie stać się takim jak Red Eye albo różni źli ludzie. Tak więc ofensywa na psychikę mieszkańców Buffalo trwała w najlepsze. Źle robię, że wspominam o tym teraz, ale jeszcze gorszym czynem byłoby, gdybym ci nie wspomniał o tym, kim byli mieszkańcy tej wioski. Twardzi byli. Ludzie najwyższej klasy, zahartowani ciężarem i znojem niełatwego życia. Oczywiście wioska nie była warta życia mieszkańców. Mogli zacząć od nowa, gdyby mogli uciec. Przyparci do muru i tracąc wielu mężczyzn w zaatakowanej kopalni, nadal mieli kilku niezbyt rozmownych, ale potrafiących używać broni panów. Podróżowali przez te pustkowia, w końcu. No nic dziwnego, to były takie czasy, że w imię obrony domu i życia trzeba komuś to życie odebrać. Co jeszcze? To w sumie ważne. Każda miejscowość miała swojego szeryfa, strażnika. No może przesadzam. Dążę do tego, że Buffalo nie miało jednego sędziego pod bronią. Miało kontyngent posępnych ojców i synów pod bronią. No i Gabriela Jess. Skoro i tak zbaczam z tematu, to rzucę to, co wiedzieli sami mieszkańcy miasteczka o swoim pasterzu. Dołączył się do nich w 1850. Akceptowali go, był przydatny. Uczył dzieci pisać, czytać, rachować. Ponoć edukował je o historii starożytnej i opowiadał o Platonie, Arystotelesie, Archimedesie i wybitnych poematach. Od Iliady, Odysei przez pieśń o Rolandzie i spotkanie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Wielu się dziwiło, że zwykły podróżny ksiądz może wiedzieć aż tyle. Zanim do miasta wprowadził się lekarz, pełnił również funkcję akuszera i felczera. Na przekór mało mówił o Biblii, prawie w ogóle nie uczył o niej, a i jego kazania nie odnosiły się do niej. Zresztą ponoć zawsze jego wywody były krótkie i rzeczowe. W każdym razie masz już obraz mieszkańców Buffalo. Widzisz, że oni nie byli łatwi do zniszczenia. Oczywiście to nadal byli prości ludzie. Twardo stąpający po ziemi, ulegający strachowi jak wszyscy. Rzecz jasna, przez ich dyscyplinę było to nieco trudniejsze, ale krew ze studni, nocne fenomena, parszywe praktyki nieokrzesanych plemion. To się wszystko zbierało, aby na końcu trysnąć jak zdrowo wyciśnięty pryszcz, a kolejne noce przynosiły tylko większe wyzwania. Może gdyby po prostu się zwalili na nich z pełną mocą jeszcze tego dnia, to by nie musiało dojść do pewnych wydarzeń. No cóż, tu jednak nigdy nie chodziło o wybicie osadników. Kolejna noc przyniosła wraz z następnymi wersami Księgi Rodzaju dziwne fenomeny na niebie. Z początku było zachmurzone. Była mimo tego bardzo widna i chłodna. Początkowo witano tę obniżkę temperatury z ulgą. Unoszący się kurz ustąpił wilgotnej mgle, okrywającej całe miasto niczym koc. Senny koc. Był tylko głos Jessego. Nikt zapewne nie spał. Najemnicy pod bronią w ciszy pili w salonie, patrolowali razem z mieszkańcami, a kobiety czytały święte pismo, powtarzając razem z Gabrielem. Red Eye siedział na dzwonnicy i palił wtedy. On by to najlepiej opisał. Widział doskonale, jak księżyc znika, a cienie budynków zniknęły, gdyż pokryły je cienie tysięcy ptaków. Nikt ich nie słyszał, może nikt po prostu nie chciał. I ja wystąpiłem z przybytku, aby zaznać nocnego powietrza. I dopiero wtedy zdałem sobie sprawę.
Jazz był zbyt zapamiętany w kolejnych fragmentach Księgi Liczb, ale ja widziałem. Lelki, wszędzie lelki, siedziały na dachach, poręczach, w oknach, słupach i krzyżach. Czekały na ludzkie dusze, aby je zabrać. Red Eye mówił o chmarach przypominających szarańcze, o żywej ścianie daleko za mgłą. Nie dało się zobaczyć księżyca i końca świata. Trzepot skrzydeł wywoływał wszystkich z wnętrza i tylko Jazz nie przestawał czytać. A gdy usiadły ptaki, to one tylko się pochylały, aby przysłuchać się, jak aksamitny głos świętobliwego męża opowiada kolejne metafory z starej księgi. Ta chwila mogła być trwać wiecznie, wiesz? Nie miałbym nic przeciwko. To był urzekający widok. Ptaki powoli schodziły coraz niżej, siadały dookoła obejść i na ramionach niektórych osób. Nie widziałem, kiedy unosiły się ku księżycowi, nikt nie zwracał, kiedy pojedyncze osoby padały. Tylko Gabriel mówił głośniej i głośniej, chcąc jakby przebudzić nas z tego parszywego czaru. Wracam do tej chwili, nie wiem dlaczego. Byłem ostatni, który chciał to przetrwać, a jednak to moja broń przerwała ten moment. Nie przez głos Gabriela, a spostrzeżenie, że te ptaki to nic innego jak tylko uskrzydlone demony. Były niczym innym niż sępami, które czyhały nie na nasze ciało, lecz pragnęły żerować na duszy. Początkowo pojedyncze unosiły swe odrażające trel. Nie było to tak przeszywające, kiedy robił to jeden, a potem kilkoro z nich. Ale wraz z kolejnym wznoszącym się w niebo ptakiem i padającym odłogiem człowiekiem, ich głos podnosił się i zdawał się być odrażającym jękiem rozkoszy. Sądziłem, że ten jazgot był słyszalny niemalże w całym kraju, że w każdym domu zapaliło się światło, a ojcowi i matki wychodzili na ganki, aby tylko rozejrzeć się, skąd pochodzi ten dźwięk. Miliony krzyczących lelków, wyobrażenie sobie tego jest trudne. A i tak ono jest dalekie od prawdy. To wszystko przerwał strzał. Strzał, który wyrwał wszystkich z tego koszmaru i przywołał wszystkich do zmysłów. I chociaż ciężko w to uwierzyć, to Gabriel przekrzykiwał się z tą zgrają. Jego głos był cały czas słyszalny i brzmiał niczym trąby niebieskie pośród tego nieopisanego jazgotu. Wszystkie skrzydlate istoty w ułamku sekundy wyrwały się w niebo, tworząc tylko większy bałagan. Dlaczego w takim razie strzeliłem? Każdy ma swoje tajemnice. Dlaczego ja nie mogę tej sobie zachować? Ha, rozumiem, nie pozwolisz mi na to. Przecież to ważne, dlaczego wywołałem taki rwetes. Nie przeczę, że masz rację, ale z pewnych przyczyn nie mogę ci powiedzieć tego w pełni. Wątpię nawet, czy jest to możliwe. W ciemności, którą jedynie przecinały luki między latającymi ptakami, byłem zdolny dojrzeć rzeczy poza twoją wyobraźnią. Nie wiem, czy czyjakolwiek potrafi to ogarnąć. Powiedzmy, że widziałem rzeczy, o których nawet artyści nie będą nigdy śnić. Pomiędzy złamaniem dźwięku i świateł doświadczyłem, bo nie wiem, czy mogłem to zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, posmakować, czy też wyczuć. Jedyne, czego jestem pewien, że doświadczyłem tego. Czy był to diabeł? Skoro z nim rozmawiałem, to mogę tak założyć, czyż nie? Szczerze, nie wiem. Może tak, może nie. To było miejsce bez rozumu. Ból i przyjemność w tym miejscu tylko istniały, ale nie miały swojego znaczenia. Nie oddziaływały, nie krzyżowały się. Może byłem tam parę sekund, a może wieczność. Nie wiem, bez znaczenia. Tyle lat zabijania i tułania się po świecie ściągnęło mnie ku pierwszemu odruchowi, który się wyrobił przez te lata. Red Eye zarzekał się, że też strzelił. Może obaj wypaliliśmy jednocześnie, ale on był przeklętym, może on znał prawdę, tak samo jak Jess. Ludzie wpadali do domów, próbowali się ukryć. Nikt nie zwracał uwagi na zwłoki, o które się wręcz przewracali. Ci, którzy mieli broń, sięgali po nią, jednak aby nie strzelać w ptaki. To w ich cieniu znajdowało się coś, co sięgało po próbujących się zorganizować. Te istoty wykorzystywały cień. Nie miały własnego wyglądu, jednolitej formy. Wykorzystywały te przesmyki w świetle i dostosowywały się do nich. Rozrywały ludzi na strzępy, zaciągały w mrok, z którego nigdy nie wrócili.
kule nic im nie robiły. Niektórzy próbowali wykorzystać światło. Rozpalali na poczekaniu ogień, sięgali po lampy, jednak to było za mało. Szeryf spojrzał na swoje biuro. Skład amunicji. Nie było czasu na przygotowanie czegoś sensownego. Po prostu wpadł do prochowni. Ci, którzy pozostali w domach, zapalili światła, byleby zwalczyć cienie. A po środku miasteczka stał Gabriel. Wszyscy zapomnieli o nim, a on stał i czytał. Niektórzy zbili się blisko niego. Stał on daleko od światła i coś, co było w pierwszej chwili głupotą, teraz okazało się sztuką. Złapaliśmy więc stróża prawa i podciągnęliśmy go pod Jesse'ego. W tej historii cud goni cud, więc nie jesteś zdziwiony, że i księga w dłoniach Gabriela zapłonęła zielonkawą poświatą. W promieniu 2 metrów odegnał od siebie wszelkie cienie, tworząc w ten sposób ruchomy bastion. Wszyscy, którzy zdołali ocaleć, wpadali pod jego światło i zdążali wraz z skupionymi na księdze powtórzonego prawa. W niej się zaryglowaliśmy i doczekaliśmy do samego rana. Ci, którzy modlili się, spędzili czas tam jeszcze do południa. Nie chcieli widzieć masakry swoich. Matki wyły z bólu, ojcowie zgrzytali zębami, a bracia i siostry wycierali łzy w rękawy. Niewielu pozostało bez pańskich rewolwerowców i podróżnych pod bronią. Ci, którzy wyszli z kościoła, zostali oczyszczeni z wszelkich emocji, odeszli od zmysłów. Byli niczym innym niż tylko chodzącymi workami mięsa. W tamtej chwili równie dobrze wszyscy mieszkańcy mogli iść do zbrojowni i palnąć sobie w głowę. Nie zostało im nic oprócz przeklętych domów i mebli. Ta mieścina winna spłonąć, mówili, a my razem z nią, dodawali szeptem. Kilku patrzyło z nadzieją na Gabriela. W końcu to jemu ocalali z Buffalo, zawdzięczali życie. No i sam kapłan posiadał również w zanadrzu pewne diabelskie sztuczki. Ten, po zamknięciu księgi, padł na kolana przed podobizną Matki Boskiej Gromnicznej i modlił się w ciszy. Ta grupa, która szukała w nim wybawienia, dołączyła do jego modlitwy. Uznali, że jest to droga do przetrwania. A może po prostu doznali oświecenia, widząc fenomeny ostatnich dni. Do południa trwało sprzątanie i chowanie martwych, a właściwie tego, co z nich zostało. Modlitwy i chlanie na umór w salunie. Nikt nie chciał zbliżać się do cieni, dzieci potykały się o swoich kolegów. Nie śmiały uronić łez, bały się własnych domów i starały trzymać się w miarę blisko kościoła. Redaj za to drzemał leniwie na szczycie dzwonnicy. Twarz nakrył kapeluszem i wyglądał, jakby się w ogóle nie przejmował masakrą. Zniknął on krótko przed pełnym słońcem w świątyni. Chwilę potem wyszli. Redaj miał na plecach podłużny pakunek, bez słowa ruszył z nim w stronę kanionu, kiedy to Jess zwołał wszystkich ponownie w kościółku. Po tym wszystkim byliśmy gotowi na każdą informację. Ja bynajmniej byłem bardzo daleki od zaskoczenia. Ci, którzy nie stracili wszystkiego w czasie masakry i zabierzający się kapłanowi, szukali właśnie po jego poprzednim cudzie drogi do przetrwania. Wstał z klęczek i wstąpił na ambonę, a jego słowa zapadały w pamięć, tak jakby kazał dotrzeć do naszej pamięci słowom, które rzekł. Nie jestem Bogiem, ani tym bardziej jego aniołem. Do jutra z was nikt nie przetrwa. To nie jest kara ani próba, to po prostu fakt. Są na tym świecie istoty poza waszym pojmowaniem, są miejsca, do których nigdy nie dotrzecie, rzeczy, których nie zrozumiecie oraz fantazje, których nawet nie będziecie zdolni wymyśleć. Niestety, tu nie ma powodu ani przyczyny. Nie żyliście po to, aby zginąć w masakrze waszych współbraci, nie przyświęca wam też większy cel. Nie ochrzczę was krwią ku odkupieniu i nie zaprowadzę do nieba, ani tym bardziej do lepszego życia. Ci, którym życie jest obojętne albo stracili je już dawno, będą chcieli zabrać ze sobą jak największą ilość ze sobą na sam skraj Szeolu,
daje wam tę możliwość, gdyż tej nocy sam wróg objawi się w swej nieskrępowanej postaci. Tam, gdzie oni widzą upadłych panów tego świata, którzy nie widzą sensu sięgania po broń, tam ja widzę panów światła, którzy zdobyli dany im świat na nowo, stalą i prochem. Jesteście prymitywni, ale z dumą zaznaczacie swoje człowieczeństwo. To napawa was dumą, dzięki niej znosicie własne grzechy i zbrodnie wobec bliźnich. Także ten jeden raz walczycie z istotami, które wyparły się tego daru. Ten jeden raz nie popełniacie grzechu. Ten jeden raz Kain nie zabija Abla. Dzieci Edenu, utraconego raju, który chcecie stworzyć na nowo. Ułomne i samolubne, a jednak nadal niezezwierzęcone. Ten, który tu idzie, pragnie, abyście wierzyli, że jest tym, kim nie jest. Ręczę wam, to tylko duch, który nie może pogodzić się z przeszłością. Kuglarz, który kryje się za zmorą tych, którzy zaprzedali ostatni skarb, którego wy tak się zażarcie trzymacie. Ten, który pragnie zemsty, nie ma nic za sobą. Ten, który nie ma człowieczeństwa, nie ma już nic przed sobą. Zabijajcie więc, dajcie im odpocząć w zapomnieniu, na które sami się zgodzili. Ludzie skazani na zapomnienie, tonący w krwi i błocie przyszłych wieków, będą wam wdzięczni. A kiedy mówił te słowa, słońce było w zenicie, a jednak wszystko szarzało i ciemniało, jakbyś właśnie za długo na nie patrzył. Deski kościoła trzeszczały, a burze piaskowe ponownie się rozszalały. Piasek uderzał w okna, jednak można było wyjść bez problemu na zewnątrz. Gabriel kazał stopić całe srebro w wiosce, pokryć ostrza z solą i stworzyć kręgi z prochu i soli wokół budynków. My sami nie wierzyliśmy w te praktyki, ale nasz wróg był o wiele bardziej podatny na nie. Wraz z nadchodzącą nocą coraz częściej widzieliśmy czarny oraz tłusty dym z nad odległych wzgórz. W powietrzu wisiał odór smażonego ludzkiego mięsa. Znałem ten zapach z moich podróży po górach na niedostępnej północy. Jeśli starczy czasu, to opowiem ci o nagich oraz szalonych ludziach, którzy posiadali byczą siłę mimo przypominania ledwo człowieka. Wracając, smród, dym i dźwięk wojennych bębnów. Nikt nie chciał się skupić na pracy, gdyż każdy czuł nadchodzącą noc oraz walkę. W zamian za Radaja zająłem pozycję na wieży. Sam miałem swój przedłużony rewolwer, a oko tamtego czasu miałem. Mógłbym się chwalić, że nie zgorszę od wspomnianego tutaj mistrza, ale to by było próżniactwo. Powiedzmy, że byłem wtedy całkiem niezły. Noc nadeszła koło 18:00. Mrok nadszedł nagle, jakby słońce straciło swoją moc i pogrążył się świat w maraźmie. Po niebie plątały się pojedyncze klucze lelków, a na horyzoncie stanął nasz wróg. Gabriel dobrze mówił, nie było w nich nic z człowieka. Wielkie na 3 metry i zgarbione istoty o spłowiałym futrze. O długich pyskach, pełnych błyszczących się kłów i o malutkich czerwonych oczkach. Ich czarne jak cień pazury przywoływały wspomnienia minionej nocy i zasiały trwogę serca tych, którzy przetrwali masakrę. Lykantropy. Ostatniego widziałem w Whitechapel w 1888, ale to spotkanie w Buffalo nie było moim pierwszym w życiu. Cóż, pierwsze starcie też było całkiem niezłą przygodą. Jak będzie starczało nam, koniaczku, to ci o tym opowiem. W każdym razie, jednak zbłąkanym niczym kule duszą było wszystko jedno. I sam diabeł z rękami w kieszeni i z papierosem w dłoni szedł w stronę kościoła, z którego wyszedł duchowny. Stanęli przed sobą i rozmawiali w języku, który kojarzył mi się z łaciną, ale posiadał wiele dziwnych słów oraz zwrotów. Prędzej to była jakaś jej wariacja, szyfr, pozwalający zachować im bezpieczny kanał. Czerwony księżyc zrównał się z bladym słońcem, a chłodny powiew przemykał między budynkami. Z tłumu wilkowatych stworów wychyliły się stwory na wzór minotaurów. Tylko zamiast kolczyków miały kostne wpinki w nosach i sutkach.
Ich ciężkie, jakby miedziane rogi, służyły jako gniazda, z których jak języki wystawały długie i tłuste węże. Te minotaury. Rozmawiali jeszcze chwilę, po czym szatan odszedł, machając mi na odchodne. Wiedział, że tu jestem. Nie uszedł nawet kilku kroków, kiedy powietrze oraz jego czaszkę przeszył strzał. Padł twarzą na ziemię, a ja nawet nie spostrzegłem błysku lunety z karabinu, z którego padł strzał. Sam ledwo uchyliłem się przed salwą płonących strzał. Gabriel wpadł również między budynki. Krew wyciekająca z włók szatana uformowała się w powykręcane rogi, a może tak mi się zdawało. Pierwotnie zdawało mi się, że to dźwięki wojny zagłuszyły strzał, ale to było niczym uderzenie pioruna. Najpierw był niosący śmierć błysk, a potem niosący śmierć huk grzmotu, który wybił pozostałe szyby z okien, a co słabiej pobudowane domy obrócił w górę desek i strzaskanych mebli. Coś cię gryzie? Aha, jak diabła zabili? Jedyne co mogę założyć, Gabriel po prostu dał odpowiednie narzędzie Redajowi, a reszta, no wiadomo. Wszyscy schowali się pod dachy i nie wychylali się, dopóki strzały nie przestały lecieć. Kilka trafiło w ścieżki prochu i soli, rozpalając kręgi dookoła budynków. Słupy otoczyły budowle, ale cienie i wilkołaki nie atakowały przez nie. No, nie od razu. Najpierw ruszyły te wielkie bizony. Wtedy jednak zaprzestali salw z łuków, więc i my rozpoczęliśmy atak. Gabriel zawrócił do kościoła, na którym rozpalały się już pierwsze płomyki. To był ostatni raz, kiedy widziałem go. Stanął jedynie pod drzwiami i zasalutował krótko. Pierwszą falę odparliśmy bez problemu, nie zdążyli się dostatecznie okopać. Wpadali w wilcze doły, byli obrzucani cygarami i wznieciła się wtedy wrzawa, bo z byków uciekały węże. Ześlizgiwały się z rogów i wchodziły do budynków przez szpary, a tam... Możesz teraz sobie odpowiedzieć, dlaczego w Buffalo nie doszło do bitwy. Po prostu masakra nigdy nie będzie walką. Można mówić o masakrze w kanionie Devil's Horn i podręczniki niech zapamiętają, że w Little Big Horn doszło do tego samego. Kiedy napierali na nas z czoła albo nie przerywali kręgów z soli. Wężom jednak się udało jakoś je naruszyć. Kiedy w budynkach milkły strzały, ktoś w rozpaczliwym geście podpalał budynek od środka. W wieży zdjąłem wielu. Robiłem to, w czym jestem najlepszy, ale i tam mnie dopadł jeden. W ostatniej chwili się odwróciłem i strzeliłem mu w łeb. Zepchnął mnie i padłem z łoskotem na ziemię. Nie wiem, na ile mnie zamroczyło. Ledwo co wstałem, a kolejni szli po mnie. Nabijałem tylko kolejne bębenki i posyłałem następnych do piekła. Myślałem tylko o zabijaniu, tak jak zresztą wszyscy. Już nie patrzyli, kto z kim walczy, gdyż zwłoki padały na ziemię jak krople w czasie ulewy. Zwały trupów rosły, a walczących malało. Ci, którzy pozostali, postradali zmysły, a przemienieni Indianie wyli z bólu przeciągle na czerwony księżyc i rzucali się do gardeł tak samo jak nam. Człowiek nie mógł przeżyć takiej masakry, uwierz mi. Kościół stał w płomieniach tak samo jak każda budowla w mieście. Jakiś Webb 5 lat później napisał o tym książkę nawet. Że przeżył w Buffalo, że był jednym z dzieci, które są świadkami rzezi. Mieszkał wtedy w Berlinie, a i ja z pewnych przyczyn tam się znajdowałem, więc i opowiedziałem mu tą historię, którą ty teraz słyszysz. Spalił się ze wstydu, a wraz z nim cały nakład. Może kilka tomów ocalało, nie wiem. Nie masz rękojmi innej niż tylko ta, którą ci ofiarowałem. Jedyna osoba, która jeśli jeszcze żyje, a zna prawdę, to właśnie Red Eye. Musiałbyś jego szukać, o ile jeszcze nie zawisł. Wracając, zabijałem ludzi bez człowieczeństwa. Walczyłem z cieniami, wężami i innymi stworzeniami, które, jak to powiedział diabeł, nie potrafiłby nikt sobie wyobrazić. Nie wysilaj się. Możesz próbować pojąć, to nic złego.
Po prostu zrozum, że nie wszystko w świecie istnieje, aby być pojętym. Nie wiem, kiedy to wszystko ustało. Ostatnie, co się wydarzyło przed nastaniem tej dziury w mej pamięci, której nie chcę załatać, to wiatr. Tego jestem pewien, to wiatr. Gorący wiatr, niosący mrowienie oraz metaliczny posmak. I sylwetka. Sylwetka na załamaniu światła i mroku o wielkich skrzydłach i wielkich czerwonych oczach. Był jaśniejszy od wszechobecnego ognia i ciemniejszy od tej całej przeklętej nocy. Potem nastał błysk i wieczne drapanie. Jakby ktoś się przebijał przez cienką ścianę i resztkami sił był blisko. Kiedy się przebudziłem, długo zajęło mi wygrzebywanie się z piasku. Kiedy w końcu to zrobiłem, znajdowałem się pośrodku niczego. Jedyne, co unosiło się ponad górą piachu, to było kilka ptasich zwłok. Im dalej odchodziłem od miejsca, gdzie kiedyś bufalo istniało, tym drapanie, mrowienie i posmak zanikał. Świat zaczął odzyskiwać kolor, ale coś się w nim zmieniło. Zniknął kanion Devil's Horn i Grey Creek oraz Red Dust. Wszystko zmieniło się w jedną, wielką pustynię, jakby nawet Indianie tam nie dotarli. Długo błąkałem się po pustkowiu, zanim dotarłem do najbliższego miasta, gdzie również zastałem Red Eye'a. Wpadliśmy na siebie na stacji kolejowej, gdzie brał on pociąg do Waszyngtonu. Ostatni raz rozmawialiśmy wtedy o tym, co nam się przytrafiło. Nigdy nie spytałem się o jego pakunek, ani o to, kim był Gabriel Jess. Sądzę, że i tak by mnie okłamał. No, tutaj kończy się ta historia. Wybacz, więcej pytań niż odpowiedzi? Dużo niejasności? Rozumiem, Bob. Opowiedziałem ci to, co wiem, to, czego doświadczyłem i to, czego chociaż częściowo jestem pewien. Cóż, dolewkę? Scenariusz Kazik. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.